Witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o postaci, która jest dość mocno nielubiana przez fanów Naruto. Mowa oczywiście o Danzo Shimura. Zapraszam. Patrząc się na tytuł, część z was może mi od razu zarzucić nieprawdę albo clickbait, ale jest to prawda, już przechodzę do tego dlaczego. Otóż Danzo jest bardzo dobrą postacią, jeśli mówimy oczywiście o kwestii wykreowania go, napisania i przedstawienia. Do kwestii moralnych przejdziemy później. Chcę tylko powiedzieć, że Danzo został przygotowany bardzo dokładnie i jest postacią, którą większość odbiera tak samo, czyli źle. Jest on bardzo bezwzględny i trochę ma swój świat. Danzo miał swoje pojmowanie własnych czynów i rozkazów, które w jego mniemaniu były dobre dla wioski, jednak niekoniecznie dobrze się to dla niej skończyło. Posiadał organizację, która była mu bardzo posłuszna i pozwalała mu na coraz to bliższe spełnienie jego marzeń, czyli zostanie Hokage. Koniec końców udało mu się nim zostać, jednak nie na długo, a jednak ciekawe jest to, jakby potoczyły się losy wioski, gdyby przeżył i próbował pozamykać wszystkie niedokończone sprawy Konohy oraz jakby dostosował się do niecodziennych wydarzeń w wiosce. Moim skromnym zdaniem ludzie zaczęliby się bać przywódcy, a on sam by dawał ku temu powody, żyłoby się niedobrze i mrocznie. Wcale to jednak nie znaczy, że my jako widzowie nie mielibyśmy uciechy z takiej kolei rzeczy, bo działoby się coś niecodziennego, wręcz złego. Mimo to, że tak myślę, nie twierdzę, że źle mi było, jak ostatecznie zginął, wręcz odetchnąłem z ulgą, że w końcu to nastało. Znacznie ciekawiej oglądałoby się anime, w którym nie ma pokoju, a Danzo prowadziłby autorytarny porządek wioski. Ciekawi mnie, czy główna obsada wtedy nie próbowałaby zrobić jakiegoś zamachu stanu czy czegoś podobnego. Nie znaliśmy ich od tej strony, a jednak mogłoby się tak wydarzyć. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, bo jak dla mnie to całkiem drastycznie mogło się to potoczyć, a dzięki w sumie dwóm antagonistom w tamtym czasie, Konoha pozbyła się potencjalnego problemu. To już by było na tyle, nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!